Mogę wam coś o tym powiedzieć. Przejdźmy do Biblii. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Gestern habe ich über Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, gesprochen. Wczoraj mówiliśmy o przypowieściach, które Jezus nam przekazał. Und heute möchte ich auch ein Gleichnis nehmen, das Jesus erzählt hat. I dzisiaj też chcę wziąć przypowieść, którą opowiadał Pan Jezus. Das ist Mateusz 25. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Du sag uns das mal auswendig. Powiedz nam na pamięć, Izak. Już teraz nie potrafi. Also, dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleich sein. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, ihre Lampen nahmen, które wziąwszy lampy swoje, und dem Bräutigam entgegen, wyszły na spotkanie oblubieńca. Das Himmelreich ist gleich. Królestwo Boże jest jak? Gleich ist gleich. To znaczy, jeśli jest jak, to znaczy jest tak jak. So, was mit dem Himmel zu tun hat, to, co ma do czynienia z niebem, ist wie zur Hochzeit gehen. Jest tak samo, jakbyśmy szli na ślub. Schön. Pięknie, prawda? Viele denken, das Himmelreich ist gleich zu einer Beerdigung. Niektórzy myślą, że Królestwo Boże jest jak pójście na pogrzeb. Dlatego te twarze ogórkowe. Ale Królestwo Boże jest tak samo, jakbyśmy udawali się na wesele. Kto z was lubi chodzić na wesele? Swoje wesele już też miałeś? A dlatego się cieszysz. A czy już wiesz z kim? Uważajcie, chłopcy, tu jest ktoś. Ktoś się cieszy ze swojego ślubu. Nie zostawcie jej samej. To jest coś pięknego, iść na wesele. Jeżeli dostaniemy zaproszenie na wesele, to jest coś fajnego, prawda? Ja już bardzo często byłem na wesele. Wszystkie były świetne. Naprawdę. A moje własne już 45 lat temu. A ciągle jestem jeszcze z tą samą kobietą. Amen. Tylko z tą jedną, cały czas. Jak długo już płaczę. Nie, to jest cudowne. Powoli się poznajemy. A czasami moja żona do mnie mówi, ja Ciebie nie znam. Po 45 latach. Dlatego trzeba być troszkę dłużej razem. I Królestwo Boże to jest tak, jakbyśmy się udawali na wesele. Powiedz swojemu sąsiadowi. Czy żyjesz jako chrześcijanin? Jako ten, który idzie na wesele? Ale bardzo często jest tak, jakbyśmy byli zaproszeni na rozprawę w sądzie. A my jesteśmy tymi oskarżonymi. I przychodzisz do kościoła, a pastor z kazalnicy mówi, ty... I tak bije po głowie. Z Biblią. Nie. Królestwo Boże jest podobne do ludzi, którzy udają się na wesele. I właściwie, jeżeli znamy Biblię, na pierwszych stronach Biblii, jak się rozpoczyna? Wesele. Bóg mówi, to nie jest dobre, żeby człowiek był sam. To powiedział Bóg. Also Gott will nicht Einsamkeit. Bóg nie chce samotności. Und für jeden Topf gibt's einen Deckel. I na każdy garnek jest pokrywka. Amen. Amen.
Poszukaj swojej pokrywki albo swojego garnka. Poczekaj, aż będzie pasował. A jeżeli nie pasuje, to robi taki dziwny dźwięk, wiecie? A niektórzy dostali złą pokrywkę. I wylatuje ta pokrywka. I właściwie zbór też jest dobrym miejscem, żeby znaleźć swojego partnera w życiu. I znam pewnego mężczyznę, czy znałem pewnego mężczyznę, który się nawrócił, był już trochę starszy i został zbawiony. Przyszedł do zboru i uczył się tam, że wszystkie nasze troski mamy powierzyć Panu i że możemy się modlić o wszystko. I tak się modlił. Drogi Boże, ich brauche eine Frau. Potrzebuję żony. Gib mir eine Frau. Daj mi żonę. So, richtig laut gebetet. Zawsze tak głośno się modlił. Und jeder hat das hört. I każdy to mógł słyszeć. Und als der Versammlung zu Ende ist, i kiedy nabożeństwo się skończyło, die Leute gehen auseinander, ludzie się zaczynają rozchodzić. Und an der Tür steht eine Frau, i przy drzwiach stoi kobieta. Packt ihn bei der Hand, chwyta go za rękę. Tutaj jestem, twoja wysłuchana modlitwa. A on mówi, co? No przecież ty się modliłeś. No, modliłeś się o żonę. Oto jestem, twoja odpowiedź. To nie jest kawał. I się pobrali. I byli misjonarzami w Peru. Mamy się teraz pomodlić? Dlaczego nie? Królestwo Boże jest podobne do wesela. Tutaj były młode kobiety, które poszły, które się przygotowały i wyszły na spotkanie oblubieńca. Jak można to powiedzieć inaczej? Co było ich celem? Dokąd poszły? Kogo chcieli spotkać? One wybrały się do nieba. I chciały spotkać oblubieńca. A kto jest oblubieńcem? Jezus Chrystus. Czy coś wam się zapala? Co jest celem twojego życia? Kościół? Święty jakiś? Ksiądz? Biskup? Czy jakiś prorok? Czy ktoś namaszczony? Albo papież? Co jest twoim celem? One poszły spotkać oblubieńca. Celem ich życia był Jezus. Bo Biblia mówi, Królestwo Boże jest tak jak. Tutaj jest historia, która pokazuje nam, jak powinno to wyglądać. Moi drodzy panowie i panie przyjaciele, zapytuję, co jest celem waszego życia? Do kogo zmierzasz? Na spotkanie kogo idziesz? Tutaj jest napisane, że one szły, aby spotkać oblubieńca. I możemy powiedzieć, dlaczego żyjesz? Dla kogo żyjesz? Gdzie jest twój cel? Do którego celu chcesz dojść? Jakie jest twoje pragnienie w sercu? Kogo chcesz osiągnąć? Czy to jest Jezus? Czy to jest Jezus? Jest das Jesus? Czy to jest Jezus?